Siemanko, Hop Hetkich Obchodzi. Jesteśmy właśnie na Bilgoszczy i postanowiliśmy sprawdzić wiedzę kilku hopheadów. Także sami zobaczcie, co nam się udało stworzyć. Jakie było pierwsze piwo kraftowe w Polsce? A tak chmielu. Pierwsze piwo kraftowe w Polsce? Jezus. Znaczy, podejrzewam, że mógłby być to jakiś porter bałtycki, ale wątpię. Bez imperatorów może. Albo jakaś IPA. Kiedy? W którym roku? Ale browar uważała tak chmielu. Obstawiam, że mniej więcej 2012, 2011. Ale browar nie uważał ataku tutaj. A jakie było pierwsze piwo Ale browaru? Rolling Jack. Gdzieś nawet w sieci krążył filmik, jak zachwycali się, jak pierwszy raz lali sobie z tanka leżakowego i byli wszyscy zachwyceni. Który z założycieli browaru minister był ministrem? W jakim mieście ważą inne beczki? Pomocy się pytanie północ-południe? O. Nie w Bydgoszczy. O tyle wiemy. No. Bydgoszczy jedynie osoba. No wiemy, co ważne w Bydgoszczy. Dobra, mamy, nie w Gdańsku. Nie to... Poznań? Po Ukraniu? Chyba nie. Chyba nie. Wydaje mi się, że Lublin, ale nie jestem pewien. Jeżeli miałbym strzelić, to Lublin albo Wrocław. Inne beczki ważą w tym samym mieście, gdzie waży artezan. Okej, okay. Jest to? Jest to... Błonie. Jakich sławnych dwóch braci założyło browar dwóch braci? Dwóch braci po prostu. Jakich dwóch braci? Radzonych. Leki na rozław? A znasz taki browar jak dwóch braci? Nie znam. Nie znasz tam? Zobacz, tam wiem. Stoi? Właśnie wiem, po raz pierwszy ich widzę. Po raz pierwszy ich widzisz? Tak. A jakbym ci zadał pytanie, jacy dwaj sławni bracia założyli browar dwóch braci? Bracia Golec. W jakim browarze waży piwo Michał Sachs? Nie wiem. Okay. Taki kojarzę, z Pomorza. No. Taki browar. Dosyć podobno popularny. Jeden ze starszych w Polsce. Brodacz może? Jest to browar z północy Polski, bardziej z Pomorza. Perun? Nie. Oczywiście, ale browar. Trzymaliśmy was niepewności, ale to było pewne, nie? Ale... Chcieliśmy troszkę was podpuścić, wiesz, jak się. Wiadomo. I nie cmokaj. Czyje to hasło reklamowe? Ale browaru? Pinkpin? No, możliwe. Czarna... Nie. Jajecznica, co ma browar. Tak? I nie cmokaj, czyli to będzie... Browar 652? Jakiś koreb albo... Kurde, kojarzę to hasno. I nie cmokaj. Na szklance się pojawiło na pewno. Jeżeli po szklance skojarzysz, mogę ci powiedzieć, jak wygląda taka szklanka. Jaka to szklanka? To jest mała szklanka, która wygląda jak, słuchajcie, jak od dżemu. Mniej więcej. Taka niska. To jest taka główka z rogami w logotypie. Główka z rogami w logotypie. Szklanki od dżemu. Pod Warszawę. Główka z rogami. Jest taki chłopak, który wygrywał większość konkursów w zeszłym roku. Czekaj. Głowa z rogami. I ale browar zrobił kolaborację z tym browarem niedawno całkiem. Okej. Monsters? Tak. Głowa z rogami, to mi się kojarzą piwa Behemoth z Peruna, ale to pewnie nie o to nie chodzi. Aż tak z rogami, tak metaforycznie bardziej, nie że z rogami w sensie jelenia. Może z jeżami. Piwo pan i pani. Jaki browar wasz? Browar na trzech piwa. Ostatnie pytanie, bardzo łatwe. Wymień trzy piwa, ale browar. Wiosłujący Jacek. Smoky Joe. Smitkał. Bardzo dobre piwo. Hop Sasson. Lady Blanche. Heraxot. Nowe Thanks Guys 2. King of Pop. Przychodzi mi na przykład do głowy jeszcze Crazy Mike, którym lubi się upijać mój przyjaciel. Okej. Okay. Spoko, trochę więcej niż trzy. Świetnie sobie poradzisz. Golden Monk jest jeszcze... O, no, mieli pięć piwa. Okay. Znaczy bardzo dużo. I ostatnie pytanie, wymień trzy piwa, ale browaru. Pyszne, wyborne i wspaniałe. To są moje... To jest prawidłowa odpowiedź.